Gibraltar. Wyprawa po Europie. Kolega Bogdan, koleżanka Basia i kolega Rysiu, uczestnicy wyprawy. Gibraltar z ustami Marii. Z tego lotniska swój ostatni lot wystartował generał Sikorski. Małpy to makaki, rozwydrzone schodzą z góry do miasta i spożywają, jak widzimy tutaj, przysmaki rozdawane przez turystów. Jest to bardzo niebezpieczne. Teraz znajdujemy się w kolejce linowej i pojedziemy na szczyt góry. Oczywiście wszystkie bagaże musieliśmy zostawić na dole, to znaczy żadnych napoi, żadnych artykułów spożywczych w workach foliowych, to wszystko trzeba było zjeść na dole, żeby bezpiecznie móc spędzić czas na szczycie góry i nie być zaatakowanym przez małpy. Jak widzimy z góry wspaniałe widoki na zatokę, na cieśninę gibraltarską. Widać tutaj, że Anglicy wyrywają morzu ląd, budując osady oraz sztuczne wyspy rozładunkowe. U podnóża góry leży stocznia. Na redzie widzimy statki czekające na wjazd do portu. No, kolega Bogdan zbyt niebezpiecznie zbliża się do małpy. Tutaj małpa spożywa banana, za chwilę będzie przypatrywała się tej pani tu widocznej z prawej strony. Gdy ona tylko się odwróci, będzie chciała ją zaatakować. Widzimy małą plażę. Makaka na tle portu. Gibraltar. Widzimy Europę. Cieśnina gibraltarska w tym miejscu ma szerokość około 11 km, w głębi Afryka.
Stanowisko ogniowe, działo okrętowe. Afryka. No i spotkaliśmy również człowieka śniegu, Yeti. Teraz za chwilę wyjdzie Yeti, który przebudzony z rykiem wybiegł w naszą stronę. Na tym kończymy wizytę na Gibraltarze.